dzisiaj będzie dzień pełen niespodzianek. Jo! Zobaczmy, co to za niespodzianka. Sprawdźmy, co to za niespodzianka. Mam tutaj kierabow. Jest to stalowa kierownica, chromowana. Mam tutaj koszulkę czarną, białą. Grip tape od obok. I oczywiście naklejki. Czas na zmianę koszulki. Dlatego obstawiam, że zrobię 20. A jak się upokorzę, to to usuniesz, nie? Nie upokorzę, wiadomo. Nie upokorzę się. Ale umiesz upokorzyć. Tylko jeszcze mam ciebie. Nie, no nie zna. Prawie, prawie. Prawie. Ale jest. Ale już? No dawaj. Jezu, ale kasztany! Ale Jezu, stucka! Ile, Radziu? 39. A jaki jest rekord? 50, dobra. Jaki? 50 coś. Ile? 47. Ile? 56. Jaki jest rekord? Dajesz, jedziesz do 70. 58. Pięćdziesiąt dziewięć jest. Jedziesz. Jo, 6000. 62, jedziesz, jeszcze dajesz radę. Polka, radę. Dawaj, 62. Jest. 62. To jest chyba na Nie ruszaj się. Gratuluję. Życie ekstremalne. Ale się spiąłeś, co? To taka honorowa sprawa chyba była. Jestem lepszy od kogo? Sumie, pobiłem rekord? No, pobiłeś rekord, z tego co pamiętam. Miło było. A ja mam stary taki pomysł, że te wszystkie twoje challenge. Mogę zrobić więcej. Tutaj, to wszystkie będą. Ile było? 60? 60 było? 62. A ja myślałem, że 20 będę max. Ja jestem ogólnie pod wrażeniem, bo no my sami próbowaliśmy wielokrotnie, no i u nas nie wygląda wcale tak kolorowo. Sam się zdziwiłem. Jednak ta wydolność nie jest lata, piękna. Lata. Nie no. Jestem pod wrażeniem. Ja też jestem pod wrażeniem. Ja. No to jest męczące. Wykańczające. Dzięki. Chcę coś zjeść i pić. Ja to był nigdy chyba nie byłem tak wykończony. No, tu 62, ale
W sumie nie wiem czym, ale to mi się zalicza? Jak odpocząłem 3 sekundy? No każdy tak robi. Jo, pobijemy rekord. Ale dobra, fajnie. Teraz czas na jedzenie i wybrałem tutaj Lord Burger. Jadłem przed chwilą hamburgera. Jestem nadal czyściutki, tylko tutaj jest po Liptonie, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. A jestem czysty, dlatego jest sukces. Radek, pytałem się Radek 8 razy, i bo chciał skoczyć na bungee, to jest bungee. I Radek serio będzie skakał, dlatego trochę się boję, a później jedziemy na Gdynię. Zobaczymy jak to będzie. I już. Radek właśnie wjeżdża na górę i to wygląda bardzo strasznie. Później się go spytam, jakie są wrażenia, aż mi serce bije, jak na to patrzę. No i jak już to? No, o, to strasznie wygląda. Też, też bym chciał. To było tak straszne. W sumie to chciałbym jeszcze spróbować, ale według mnie ja bym się najbardziej bał, gdybym tam był na pewno na górze. Tutaj, gdybym był na dole, gdybym był tam na górze, gdybym leciał i bym prawie miał walnąć głową, a później gdybym już się tak uspokoiło, to już bym się przestał bać. A największa ulga by była, gdybym tam siedział. Ja się pewnie bałem bardziej od niego teraz. Zaimponował mi Radziu. Ja już wróciłem ze skateparku z Gdyni, bo byliśmy z Bogumiłem. Niestety tam nie nagrywałem. I z Radkiem Tchórzewskim. Radek Tchórzewski skoczył na bungee, nie wiem czy widzieliście. Zrobiłem relację na Instagramie. Tutaj wam się wyświetli mój Instagram. Koniecznie zafollowujcie, bo teraz będzie dużo klipów i wyświetlało się wam tutaj. A właśnie przed chwilą wróciliśmy z plaży, dlatego musiałem się przebrać, bo byłem cały w piasku. Wykąpałem się też przed chwilą. I teraz byliśmy się spakować. Byliśmy spakować, ponieważ jutro wyjeżdżamy rano. W opisie macie link do tej kierownicy. Mi się bardzo podoba. I za niedługo będę składał nowy streetowy set ze starych części, żeby mieć dwie chore nogi na bogato. Dlatego obserwujcie mojego też Instagrama, będą tam wcześniej. Lilo, a wiesz, że jest taki tryb w Fortnite na bogato? On tylko w Fortnite. Coś ci pokażę. Ogólnie to wróciliśmy już do Piotrkowa i mamy tutaj naklejki above, dostałem razem z kierownicą. Teraz pokażę wam, co można z tymi naklejkami zrobić. Chodźcie za mną. Mam ze sobą Kiera above. Miałem wam pokazać coś z naklejkami, ale uświadomiłem sobie, że po co ja mam tam w ogóle kierownicę, jak mam tytonową? Czekajcie, dajcie mi. A, no tak, składam streetowy set ze starych części, dlatego w następnym odcinku będzie już złożony, dlatego wyczekowujcie. Dostałem tyle naklejek i są różne kolory, które idealnie wpasowują się tutaj. Zaczynamy. Zanim to zrobię, mam tutaj gripy i dlatego właśnie wybrałem ten kolor. To jest fioletowy, tatuś? Ten fioletowy? Tak. Fioletowy. Dobra. Mam nadzieję, że ja tego nie schrzanię, bo to jestem ja. Dlatego jak schrzanię, to się nie zdziwcie po prostu, ale teraz nie ma opcji. Pewnie rozerwę naklejkę, bo jestem głupi. Lepszy moment. Nie. No tak! No co ty zrobisz? Odwrotnie! Dobrze! Odwrotnie! Nie jestem głupi! Pewnie rozerwę naklejkę, bo jestem głupi.
Już przez sekundę się tak wystraszyłem. Ej, co? Patrz, jak ja to fajnie zrobiłem. Aż się zdziwiłem. Nie strzeliłem tego. Dobra, jest progres.